Dzień dobry, z tej strony Atrakcyjne Domy. Jesteśmy ponownie w Dębogórzu. Aktualnie kończymy zbrojenie płyty fundamentowej. Później przejdziemy do jej szalowania. Po tym etapie czeka nas odbiór kierownika i już jutro o godzinie 12 przyjeżdża beton i będziemy przystępowali do zabetonowania naszej płyty fundamentowej. Aktualnie znajdujemy się w garażu. Jak widać, tutaj pokażmy, mamy już wykonaną pierwszą siatkę zbrojeniową zgodnie z projektem konstrukcji. Zastosowany podkład. Jako podkład służy nam najczęściej kostka betonowa, gdyż ma odpowiednią wytrzymałość i grubość. Przy rurach kanalizacyjnych zastosowaliśmy specjalne osłony. Ta osłona to jest tak naprawdę rura kanalizacyjna o rozmiar wyższa, po to, żeby zabezpieczyć nam połączenie i żeby później można było bez problemu tą rurę wyjąć i przystąpić do prac hydraulicznych na późniejszym etapie. Tutaj pokażmy, mamy belkę. Belkę zbrojoną, 4 razy Fi12, stal żebrowana B500 SP. Ta belka idzie dookoła całego budynku, a następnie wewnątrz znajduje się podwójna siatka. W części garażowej na ten moment mamy pojedynczą siatkę. Jeszcze dzisiaj pojawi się siatka górna. Tutaj może pokażmy w części mieszkalnej, jak to wygląda. Właśnie w części mieszkalnej jesteśmy na etapie wiązania górnej siatki zbrojenia. Dolną siatkę tutaj mamy już wykonaną. Są wykonane również specjalne kobyłki, które podtrzymują w miejscu, w którym ma się znajdować siatka górna. I już mamy puszczoną pierwszą stronę prętów zbrojeniowych. Za chwilę będzie wiązana część, która idzie w drugą stronę. I po tym etapie przystąpimy do etapu szalowania naszej płyty fundamentowej i już jutro pojawią się filmy z zabetonowywania.